Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz Przygojski dzisiaj jest z nami, ale na pewno poznajecie. Bardzo miło. Nietypowo, bo będzie siedział z tyłu. Właśnie. Nie wiem, czy będzie czuł się bezpiecznie. Luksusowo na pewno. Jak jeździ profesjonalny kierowca prywatnie? To jest tak, że zna wszystkie niebezpieczeństwa i w związku z tym może sobie pozwolić na więcej? Czy zna wszystkie niebezpieczeństwa, w związku z tym jeździ bardzo spokojnie? Zna wszystkie niebezpieczeństwa i jeździ spokojnie. Chyba tak jest, że więcej mam wyobraźni i po prostu trochę czuję, co mogłoby się wydarzyć. I też samochód, którym jadę, seryjny jest okej, to dobry samochód, ma dobre opony, ale to nie jest to, co mam jakby, załóżmy, w garażu, czym się można ścigać. Więc czasem się naprawdę dziwię, że niektórzy jadą szybciej niż się da i wiem, że no, nikt przede mną, za mną nie ma na pewno umiejętności, żeby był w stanie wybrnąć z danej opresji. Więc jeżdżę spokojnie, ale jak pewnie trzeba się by pośpieszyć, to... Czy tobie śni się prowadzenie samochodu? Nie. Chyba nigdy mi się nie. No tak, że nie pamiętam, ale że nie jest to sen, który gdzieś tam mi... Nie, chyba nie. Chyba nie mam tutaj. A jak ten odcinek, który jechałeś po zupełnie nieprzespanej nocy, byłeś w stanie przejechać? To jest tak, że najwięcej przygód na Dakarze masz, jak coś się nie dzieje, jak coś się nie udaje. Bo jak masz dobry odcinek, wygrywasz nawet odcinek, to musi być wszystko w sumie idealnie, czyli nic się nie mogło wydarzyć ciekawego. No bo tylko wtedy jakby jesteś w stanie wygrać. A wszystko, co się dzieje, jak tracisz czas, to powoduje, że masz po prostu przygody, czyli masz walkę o coś, żeby przetrwać i albo musisz na środku pustyni z niczego naprawić samochód, tak jak w tym roku na przykład no, wymieniliśmy skrzynię biegów we dwóch z pilotem, gdzie ani ja, ani on nie jesteśmy, jakby nigdy tej skrzyni nie wyciągaliśmy. Okej, ja mam doświadczenie mechaniczne z motocykla, on też ma, ale jakby masz narzędzi, masz tyle, co tutaj w tej skrzynce, tak jak w kosmetyczce i z tymi narzędziami musisz wyjąć skrzynię biegów, bo to ci tylko pozwoli tak naprawdę to, żeby dojechać do mety. Okej, już wtedy wiedzieliśmy, że jest wynik stracony, ale też ci przyświeca, że jak nie naprawimy tej skrzyni biegów, no to będziemy tam siedzieli półtorej dnia na tej pustyni, więc już lepiej jednak naprawić i do tego biwaku wrócić. No i przez całą noc jechaliśmy. W sumie i niestety te nasze samochody z czołówki mają słabe światła, bo nie są zaplanowane, żeby jeździć po nocy, więc też te lampy świecą tak, że nic nie widać. No i ciężko jest, ciężko. Ja mam takie pytanie techniczne. A w takiej sytuacji możecie się zmienić i po prostu dojechać? Czy jak jesteście we dwóch, jeden jest kierowcą, drugi pilotem, to jest podział na załogę czy na wyścig? To znaczy, czy wy się w środku możecie zmienić? Pilot może prowadzić samochód, czyli możemy się zamienić. Jest to w ogóle wymagane. Po pierwsze, musimy dojechać we dwóch na metę, czyli nie możemy się pokłócić, ja wysadzam pilota i na razie to jakby odpadamy, załoga traci. A są takie sytuacje, tak jak nie wiem, Carlos Sainz miał kilka lat temu taką sytuację, czy Cyril Depré, że po prostu tak się z tym pilotem gdzieś tam nie mogli dogadać, że w końcu jeden mówi, dobra, ja wysiadam i na razie. I jakby kierowca nie może nic zrobić, bo nie wie, gdzie jechać, pilot w sumie zostaje tam, no to też to go nie zostawisz, no i nie ma sytuacji. Więc możemy się z pilotem zamienić w razie co. On musi mieć prawo jazdy, też jakby jest sprawdzane to na odbiorach technicznych. I jest na przykład część kierowców takich, którzy na odcinku specjalnym, wiadomo, jedzie kierowca, ale są dojazdówki, które często trwają 200, 300, 400 km, więc jest to 3-4 godziny jazdy. Więc często się z pilotem kierowca zamienia, żeby kierowca odpoczął. Ale ja nie szanuję tej wersji. Bo jakby ja jestem kierowcą, on jest pilotem, więc jakby mamy ten, według mnie, taki podział, że jak jest ten czas, że jest ta prosta autostrada, którą jedziesz przez 300 km, tak, to pilot niech się zrzemnie, no bo ja jestem od tego, a on ma swoją pracę później z mapami po południu. A ty się wściekłeś kiedyś na pilota tak, żeby go chcieć wysadzić? Nie no, to emocje masz, wiesz, totalne. Ale wysadziłeś kogoś? Nie wysadziłem, ale wiesz, buzuje ci się tak w głowie, że nie wiem, nawet ciężko, nie wiem, jaka, która sytuacja cię tak... No jakaś domowa kłótnia jeszcze w aucie i jesteście spóźnieni i jeszcze zapomnieliście, nie wiem, prezentu dla swojego dziecka. Wszystko to w tym momencie, to jest właśnie ten moment i wtedy jakby naprawdę nie wiadomo, co zrobić i nie możesz jeszcze nic mówić do tego, przynajmniej ja staram się nie mówić, bo jest tak, że...
jeżeli ja coś zaczynam mówić, a pilot szuka tej nawigacji, jakby szuka tego rozwiązania, bo to jest moment nawigacyjny, że on popełnił błąd, to ja jeszcze mu dokładam kolejny sygnał i on w ogóle już wtedy nie jest w stanie się skupić na tej drodze, więc już w ogóle wtedy nie znajdziemy drogi.